czym Boże, coś wam powiem. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Oznacza to, że mamy unikać tych, co czynią zło, a słuchać tych, co dobrze mówią? Nie do końca tak to wygląda. Nikt nie przychodzi do nas udziany w jakieś przebranie, które widać, że nie pasuje. Wystarczy, że nasz rozmówca będzie się dopasowywał do naszego spojrzenia na świat. Będzie mówił rzeczy, które nas pociągają, bo nam pasują. Będziemy się z nim zgadzać. To zabieg, który ma uśpić naszą czujność. Najczęściej na kolędzie spotykam się z takimi rozmowami, gdzie ktoś mówi, jak on prowadzi swoje życie religijne albo jakich zna księży. I ta wiedza nie jest potrzebna, bo nie robi to na mnie wrażenia. Ja się nie chwalę, kogo znam i gdzie się modliłem. Chyba że jest na ten temat rozmowa, to wtedy mogę podzielić się swoim doświadczeniem, albo z moich znajomości ma wyniknąć jakaś pomoc dla kogoś. Fałszywe podejście do życia, żeby się przypodobać, owocuje tym, że się kogoś wykorzystuje do swoich celów. Przecież mam oczy i widzę swoich parafian w kościele, a także ich nie widzę, bo zwyczajnie ich nie ma, nie przychodzą. Wszystko, co słyszymy, trzeba brać pod rozwagę. Nie ma ludzi krystalicznie czystych, nie ma takich złych do szpiku kości. Wszystko wynika z czegoś. A tym czymś jest chęć wybielenia się albo wyrażenia swojego bólu, gdy padają słowa krytyki, czy też zwykłego ośmieszania naszych działań. Za tym kryje się małość człowieka, nieuporządkowanie emocjonalne, zawiść, zazdrość, a także chciwość. Jesteśmy skażeni wieloma słabościami i to jest materiał do pracy nad sobą. W poniedzielnym festynie, jaki odbył się na terenie mojej parafii, telewizja wrzuciła post i pod nim pojawiły się szkalujące wpisy ludzi, którzy nie znają sytuacji, ale musieli się wypowiedzieć. Oczywiście niepochlebnie. I to smutne, że aż tak coś tych ludzi gniecie, że muszą wszędzie z tym swoim niezadowoleniem manifestować. To dla mnie jest doskonały miernik tego, że zło nienawidzi dobra, a dobro samo się obroni. To właśnie jest to złe drzewo, które nie wydaje dobrych owoców. Drzewo, które zostanie wycięte i wrzucone w ogień. Ewangelia, którą każdego dnia czytamy i słuchamy, nie jest do wzbudzania w nas lęku, bo wiara nie ma nas przygniatać i czynić nas niewolnikami. Mamy być niczym nieskrępowani i wolni. W tej wolności dokonywać wyborów. Tylko te wybory muszą być dla nas dobre i zrozumiałe. Dlatego nie wolno się z niczym śpieszyć. Słuchając różnych przewodników duchowych, doradców życiowych, czy też nawet trenerów personalnych, nie możemy ślepo przyjmować tego, co wypowiadają ich usta. Do wszystkiego musimy włączyć nasze myślenie i czas. Nauczanie Jezusa o fałszywych prorokach skierowane jest do uczniów, którzy sami formowali się na proroków. Ono nie tylko mówi o tym, by unikać fałszywych ludzi, ale także, by samemu nie iść tą drogą, nie oszukiwać, nie wprowadzać w błąd, nie zwodzić. Kiedy czegoś nie potrafię albo nie jestem w stanie zrobić, to mówić o tym otwarcie. Kiedy coś mnie uwiera, mówić bez ogródek do tych, którym ciężko mi znieść, a nie gdzieś po kątach albo w sieci. Starajmy się więc o prawdziwą miłość do innych ludzi, a nie tylko udawane pozy, które zamiast zbliżać, powodują ostatecznie wielkie rany i podziały. Z Panem Bogiem.